Czy dziennikarz sportowy może być dobrym selekcjonerem reprezentacji narodowej? O tym jest ten odcinek. Witam Was bardzo serdecznie z Rzymu, Foro Italico. W tle kolejny odcinek Świata według Świętego. Dlaczego nagrywam go w Rzymie? No bo w stolicy Włoch po raz ostatni spotkanie w swojej karierze relacjonował brazylijski komentator, który był selekcjonerem reprezentacji Canarinhos i odniósł z nią wielki sukces. Kiedy jechał na tamten mundial w 1990 roku, będąc już bardzo chorym człowiekiem, powiedział: jeżeli umierać, to w Rzymie. João Saldanha, bo o nim jest ten odcinek. Kiedy leciał na mundial w 1990 roku do Italii, sam sobie kupił bilet, bo telewizja, w której pracował do ostatniej chwili, czekała na zielone światło od rodziny i lekarzy. Piąta żona Saldani zdawała sobie sprawę, że nie może go zatrzymać i po prostu pozwoliła mu polecieć do Włoch, wiedząc, że może z tego kraju wrócić do Brazylii w trumnie. I tak się stało. Często piszecie na czacie czy w komentarzach: jeżeli wy jesteście tacy mądrzy jako dziennikarze sportowi, to wyślijcie CV do PZPN-u i wreszcie poprowadźcie reprezentację Polski i pokażcie, czy potraficie. Ten odcinek należy traktować z przymrożeniem oka. Jestem w Rzymie, więc powiem jak starożytni Rzymianie. Są takie wyjątki, które sprawdzają regułę i tym wyjątkiem jest João Saldanha. Bo zazwyczaj, moi szanowni, dziennikarz i eunuch z jednej są parafii. Wszyscy wiedzą jak, a żaden nie potrafi. Zaczynamy. Moi drodzy, w tle Stadio Olimpico, a więc obiekt, na którym João Saldanha jako 72-latek relacjonował jeszcze spotkania podczas mundialu w 1990 roku i jednocześnie pisał felietony do jednej z brazylijskich gazet. Jak mówili o nim koledzy, w jego żyłach płynęła bardzo gorąca krew, bo kim de facto był João Saldanha? Prawnikiem, handlarzem bronią, tancerzem, aktorem, dziennikarzem prasowym, komentatorem sportowym, reporterem wojennym, nałogowym palaczem, komunistą, przeciwnikiem wojskowego reżimu, dyrektorem i trenerem w klubie Botafogo, 5 razy był mężem, a nade wszystko miał nieprawdopodobny apetyt na życie. I to go cechowało. Był też skrajnym palaczem. I to właśnie ten nauk ostatecznie go pogrążył. O takich ludziach jak on mówi się, że jego życiorysem można by obdzielić kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt głów. Wokół tej postaci jest mnóstwo mitów. Nie tylko w Polsce, bo czasami pojawiają się artykuły na temat byłego dziennikarza, który został selekcjonerem reprezentacji Brazylii i doprowadził ją do awansu na mundial w 1970 roku. Ale przecież nawet w Brazylii powstało o nim kilka książek, które z tymi mitami się rozprawiają. Powstał film dokumentalny, a ludzie, którzy osobiście znali João Saldanha, wciąż żyją. W związku z tym jego legenda nie gaśnie. Najpierw nauczyli mnie chodzić, a później obsługiwać się bronią. Tak mówił o swoim dzieciństwie późniejszy wielki brazylijski komentator. Handlarzem bronią został bardzo szybko. Tak naprawdę z bronią to on się nigdy nie rozstawał, podobnie jak z papierosami. Wichry historii w pierwszej połowie XX wieku w Brazylii wiały bardzo mocno. I Saldanha w politykę się zaangażował, podobnie jak jego ojciec. Był zadeklarowanym komunistą, miał czerwoną książeczkę. Wstąpił do brazylijskiej partii komunistycznej, która toczyła wówczas niezliczone boje z wojskową dyktaturą. Poza polityką i prawem, które skończył na uczelni, pasjonowała go piłka nożna. To była jego wielka namiętność. Sam chciał być piłkarzem, ale był zbyt słaby, by stawić czoła genialnemu pokoleniu po wojnie z Pelé na czele, bo to była największa brazylijska gwiazda. Małojecką sławę zdobył jako dziennikarz. To był czas, kiedy w wielkich krajach niewiele było mediów, niewielu było nadawców. Saldanha nie ograniczał się tylko do dziennikarstwa sportowego. Przecież on wyjechał podczas II wojny światowej do Europy i relacjonował m.in. operację Overlord. Odwiedził również Polskę w okresie powojennym, gdzie pisał reportaże na temat obozów zagłady, niemieckich obozów zagłady na polskiej ziemi. Dziennikarstwo go pochłaniało, a sport był dla niego po prostu wisienką na torcie. Tak to często bywa, że osoby mające bardzo interesujący styl pisania, cięty język, są zabierane przez radio i telewizję. Saldanha ze swoim genialnym piórem znakomicie odnalazł się w radiu i w telewizji. Potrafił przełożyć swoje zdolności na mowę. Był komentatorem ludu. Miał bardzo specyficzny sposób relacjonowania wydarzeń. Potrafił zauważyć jakiegoś kibica podczas meczu na stadionie i w trakcie transmisji bezpośrednio z nim rozmawiać. Kierował słowa do niego. A przy okazji miliony Brazylijczyków tego słuchały. Porywał ich. Jego sposób narracji był doprawdy wyjątkowy. Jego wielkim atutem było rozumienie piłki. Ale nie twórzmy mitów. Ono nie wzięło się z niczego. Na przełomie lat 30. i 40. Saldanha, który był intelektualistą i też poliglotą, został tłumaczem pewnego węgierskiego trenera w Botafogo, swoim ukochanym klubie.
Ten trener nazywał się Dori Kirchner i to on miał wielki wpływ na rozumienie piłki, na postrzeganie futbolu tak czysto technicznie, w sposób szkoleniowy przez Joao Saldanię. W latach 50. bohater tego materiału nieprawdopodobnie krytykował Botafogo za brak sukcesów. I w końcu prezydent klubu powiedział, jak jesteś taki mądry, to poprowadź tę drużynę. Saldania, który miał wielkie ego i niepohamowany apetyt na poznawanie nowych rzeczy, sensacyjnie się na to zgodził i doprowadził drużynę, uwaga, do Mistrzostwa Stanu Rio de Janeiro, pokonując w finale Fluminense aż 6-2. Jaki był jego sposób pracy? Przede wszystkim budował zespół pod kątem mentalnym, był znakomitym motywatorem i do tego wykorzystywał swoje zdolności oratorskie. Po latach, kiedy został selekcjonerem reprezentacji Brazylii, Pelé mówił, że nie miał bladego pojęcia o taktyce, że to piłkarze ustalali kwestie czysto sportowe, czysto piłkarskie, a Saldanha odpowiadał za tę drugą warstwę, a więc motywację. Ale jak było naprawdę? Trudno powiedzieć. Był bardzo ekspresyjnym człowiekiem, który nie trzymał ciśnienia. W 1967 roku oskarżył bramkarza Botafogo o to, że zachowuje się bardzo dziwnie podczas finałowego meczu o Mistrzostwo Rio de Janeiro. Botafogo tamto spotkanie wygrało, ale rozpuścił wici między dziennikarzami Joao Saldanha, że golkiper, który nazywał się Manga, kręci i jest sprzedawczykiem. Oczywiście tuż po meczu żurnaliści zapytali Mangę, jak jest w rzeczywistości i ten powiedział, że czeka na Saldanię dnia następnego na kolacji klubowej. I bohater tego materiału pojawił się w restauracji z rewolwerem. Oddał najpierw ostrzegawczy strzał w podłogę, a później w kierunku Mangi, który uciekał między stołami. Saldanię został obezwładniony przez ludzi, którzy tam się znajdowali. Ale ta historia autentyczna pokazuje Wam, jaki miał temperament i że był człowiekiem nie do końca kontrolującym swoje emocje. Podobnie zresztą było w 1969 roku, kiedy bardzo krytykował go ówczesny szkoleniowiec Flamengo Rio de Janeiro. Drużyna Saldanha, a więc reprezentacja Brazylii, zremisowała niespodziewanie z Paragwajem taki mecz kontrolny i Saldanha w ramach odwetu za krytykę wkroczył do centrum treningowego Flamengo, oddał kilka strzałów ostrzegawczych w powietrze i wrzeszczał, gdzie jest ten Łotr. A jego oponent już przeskakiwał przez mur i uciekał. To również było powodem zwolnienia go z funkcji selekcjonera reprezentacji Brazylii. Ale jak do jasnej cholery on został trenerem kadry Canarinhos? Przypominam, w 1962 roku Brazylijczycy zostali mistrzem świata. W 1966 roku nie wyszli z grupy. To była ich kompromitacja na brytyjskiej ziemi. Wówczas mistrzem świata została Anglia. Po raz pierwszy, jak na razie, ostatni w historii. W środowisku zawrzało, a Saldanha był pierwszym krytykiem nie tylko reprezentacji, ale całego systemu. Środowiska piłkarskiego. Mówił o porażającej korupcji, o rządzie dyktatury, o koteriach, o braku kompetencji, o cwaniakach, o tym, że drużyna nie jest zespołem, jest tylko zbiorowiskiem gwiazd, które nie idą w jedną stronę. Musimy tu obalić jeden mit, ponieważ pokutuje taka opinia, że João Avalanche, późniejszy prezydent FIFA, który dokonał nieprawdopodobnej rewolucji w Mistrzostwach Świata i uczynił z nich komercyjne igrzyska, rzekomo powierzył mu tę funkcję, bo chciał mieć spokój w prasie. To nieprawda. Avalanche po latach powiedział w jednym z wywiadów, że stworzył coś w rodzaju komórki odpowiedzialnej za werbowanie nowego selekcjonera. I to nie on indywidualnie, a ludzie dookoła, ci wyselekcjonowani przez niego, podjęli decyzję, że najlepszym kandydatem będzie João Saldanha, bo wtedy nikt nie chciał przejąć, nikt poważny, reprezentacji Brazylii. Saldanha, podobnie jak kilkanaście lat wcześniej z Botafogo, postanowił, że pokaże całemu środowisku trenerskiemu, że daje radę. I wiecie co? Zerwał z mitem Canarinhos. Powiedział, że tworzy ekipę bestii. I korzystając z piłkarzy Botafogo w dużej mierze, a także z kilku gwiazd z innych drużyn, stworzył zespół walczaków. Przeniósł to, co już wówczas było zaimplementowane w takim europejskim stylu gry, czyli przygotowanie fizyczne, czyli niezwykłą waleczność, a nie tylko kwestie techniczne. Uważał, że Brazylia na brytyjskiej ziemi na mundialu przede wszystkim poległa w aspekcie fizycznym. Nie wytrzymała tej rosnącej konkurencji, jeżeli chodzi o siłę i przygotowanie atletyczne. Eliminację mundialu 1970, pierwszego, który był transmitowany w kolorze, Brazylijczycy przeszli gładko. Wygrali wszystkie 6 spotkań. A Saldanha został bohaterem narodu. Przy okazji udzielał się medialnie, nie na pełen etat jako dziennikarz, ale podbijał swoją wartość, bo był nie tylko wówczas znakomitym ekspertem, komentatorem i felietonistą, ale również człowiekiem, który pokazał, że w praktyce nie zawodzi. Ale rosły konflikty. Między innymi konflikt z Pelé, którego oskarżył o krótkowzroczność i miał problem z jego gwiazdą, z jego magią, z jego wielkością. Pelé twierdził, że Saldanha był
kabotynem. Był bardzo zazdrosny o sławę. Chciał być numerem jeden. Natomiast trzeba powiedzieć, że stworzył wybitne trio. Gerson, Pelé i Tostão. To była trójka decydująca o obliczu Brazylijczyków. Ale pamiętajmy, że João Saldanha nie był wówczas wygodny dla dyktatury rządzącej krajem. Był komunistą. Tak naprawdę on uważał, że kiedy go zatrudniono, to już gilotyna leciała na jego głowę. Kiedy dostał propozycję prowadzenia reprezentacji Brazylii, zebrał całą rodzinę w domu i powiedział: ja tę pracę zacznę, ale nie pozwolą mi tej misji dokończyć. I rzeczywiście tak się stało. Nie mogło być tak, że komunista, zyskujący coraz większą sympatię ludu, zadeklarowany przeciwnik reżimu, osiągnie sukces na mundialu w Meksyku. W związku z tym szukano szans, aby zwolnić go. Złożyło się na to kilka czynników. To nieprawda, że tylko jeden, bo to jest mit związany z niepowołaniem protegowanego reżimu, a więc Dady Maravilli, którego nie chciał w składzie, a którego późniejszy selekcjoner Zagallo powołał na mundial w 1970 roku, choć z niego nie skorzystał nawet przez minutę. Saldanha powiedział, że Medici powołuje ministrów, a on reprezentantów i władza nie może mu się wtrącać do wyborów. To była jego oficjalna wypowiedź. Po niej został nazwany João Sem Medo, czyli João bez strachu. Natomiast pamiętajmy, że jego wybuchowy charakter, zachowanie niekonwencjonalne z bronią, reportaże, w których pokazywał, że Jairzinho nie może grać z fryzurą afro, bo to amortyzuje piłkę, zmiękcza piłkę, wielkie ego, natura kabotyna, sprzeciwianie się reżimowi i po zabójstwie swojego przyjaciela napisanie artykułu, że Medici jest największym zbrodniarzem w historii Brazylii, złożyły się na jego zwolnienie. Poza tym Pelé i część piłkarzy była przeciwko Saldanhie. Uważała, że jego metody są dobre na krótką metę, a na dłuższą potrzebują fachowca, jak Zagallo. I rzeczywiście Zagallo przejął reprezentację przed mundialem, a później poprowadził ją do nieprawdopodobnego sukcesu, jakim był tytuł Mistrza Świata. Brazylia grała zachwycającą piłkę. Saldanha stworzył podstawy, ale tę wartość merytoryczną i też pewną modyfikację taktyczną przeprowadził Mario Zagallo. Ci, którzy znali Saldanhę osobiście, twierdzili, że był kabotynem, że miał wielkie ego, że był człowiekiem bardzo trudnym, szorstkim, natomiast niezwykle obiektywnym. Proszę sobie wyobrazić, że mimo tego, że miał olbrzymią zadrę w sercu, to jednak niesamowicie chwalił reprezentację na mundialu w 1970 roku. Napisał felieton o tym, że Mario Zagallo był kluczowym człowiekiem w sięgnięciu po trofeum i kompletnie na boczny plan, na boczny tor zepchnął swoje zasługi. Kiedy wszedł już w buty tylko dziennikarza, potrafił relacjonować olbrzymi sukces swojej reprezentacji bez antypatii i sympatii. Bez takiego Schadenfreude, które mógłby nosić w sercu. Jego śmierć na mundialu w 1990 roku była symboliczna, bo przecież umarł w robocie. Ostatnim meczem, który komentował, było spotkanie reprezentacji Argentyny z Włochami w Neapolu, a więc starcie, które podzieliło Italię i które ściągnęło na Diego Armando Maradonę gniew Włochów. I niestety nie dotrwał do finałowego starcia Niemców z Argentyną, które pewnie też by komentował jako Nestor, jako guru komentatorów piłkarskich w Brazylii. Historia João Saldanhy jest przykładem nonkonformistycznej postawy wobec reżimu i tego, że polityka często ścina głowy tym, którzy są dla niej niewygodni. Także w sporcie. Brazylia ma niezwykłą, bogatą historię piłkarską, zwłaszcza w aspekcie Seleção, a więc świętości dla każdego fana piłki nożnej w kraju kawy. Kiedy wspominamy wiele wybitnych postaci, nie zapominajmy o João Saldanhy. João bez strachu, który był kimś więcej niż tylko dziennikarzem sportowym.